Cześć, witajcie, kolejny odcinek na Łysy Punkt Widzenia. A dzisiaj przyjrzymy się zapachowi, który jest cierpki, soczysty, przywołuje mi maj i te wszystkie nowaliki, które wtedy się pozyskuje z ziemi jako plony. A myślę tutaj o zapachu rabarbaru. Ale nie będzie to wszystkim znany zapach Hermé, a marka włoska L'Erbolario i zapach rabarbaro. Mam nadzieję, że dość zgrabnie poradziłem sobie z tym włoskim nazewnictwem, a tymczasem zapraszam Was na odcinek i pogadankę właśnie o tym zapachu. Jak świat światem, słuchajcie, są marki, które coś tworzą i są marki, które się tym czymś inspirują. I zapach rabarbaro jest właśnie troszeczkę taką inspiracją sławetnego zapachu od Hermé, w którym właśnie mamy ogrom rabarbaru, który przepięknie pracuje na skórze i chętnie po niego sięgamy, bo on łączy w sobie z jednej strony owocową taką cierpkość, soczystość, a z drugiej strony bardzo dużo radości i energii. I dokładnie to wszystko mamy zamknięte w zapachu rabarbaro. Ten zapach powstał w roku 2018, więc jest stosunkowo młodym pachnidłem, niemniej cały czas dostępnym w sprzedaży. I powiem Wam szczerze, że ja ten zapach kupiłem przez czysty przypadek, kupując zupełnie inny zapach właśnie w salonie L'Erbolario. Natomiast w momencie, kiedy go wziąłem do ręki, powąchałem, mówię, o mój Boże, toż to jest Hermé. A że ja Hermé w swojej kolekcji nie miałem, stwierdziłem, że to będzie taki dobry moment, żeby dotknąć zapachu rabarbaru trochę z innej strony niż tej, którą znałem do tej pory. I tak ten zapach trafił do mojej kolekcji. On nie był jakoś specjalnie drogi, natomiast sama kompozycja, słuchajcie, jest całkiem zacna. Sam producent mówi, że jest to zapach dla mężczyzn i dla kobiet. Oczywiście się z tym zgadzam, podobnie z zapachem też Hermé i tutaj tego porównania nie zapobiegniemy, słuchajcie, to się będzie przewijało przez cały odcinek. Co w tym zapachu mamy? Oczywiście mamy ogrom rabarbaru, mamy akcenty cytrusowe, mamy też piżmo, które dodaje nam przyjemnego takiego jasnego podszycia w tej kompozycji, ale jest też czarna herbata i ta czarna herbata jest tutaj wyczuwana w punkt. Ja już wcześniej zaaplikowałem sobie na bloter, żeby on się troszeczkę przepracował. Teraz na drugi nałożę raz jeszcze, żeby przeeksplorować otwarcie całej kompozycji, no bo oczywiście mamy piramidę olfaktoryczną, więc zobaczymy, co tutaj nam zapach daje od samego początku. I powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy się go aplikuje, pachnie w całym domu. I to jest niesamowite, bo nie spodziewałbym się tego po tym zapachu, a jednak tak jest. No, wchodzimy tutaj w niesamowitą cytrusowość faktycznie, ale od razu przy samym wejściu do całej kompozycji wyczuwalny jest subtelny, taki chłodny, wiatrowy, ogórkowy akcent. Są to liście fiołka, które też są tutaj w otwarciu całej kompozycji. Bardzo świeżo, bardzo energetyzująco, soczyście z jednej strony, z drugiej strony lekko cierpko, kwasowo, bardzo przyjemnie. Zapach jest naprawdę wypunktowany, bardzo dobrze zrównoważony. No, zainspirowany był, no nie ma co się oszukiwać, bardzo dobrym dziełem, jeżeli chodzi o zapach Hermé. I tutaj ta inspiracja jest wyczuwalna absolutnie w punkt. Już po chwili wyczuwamy czarną herbatę, która też jest tutaj. Taką mocno zaparzoną, taki dosłownie czaj, taka ciemna, aż gęsta, przeparzona herbata. Jest mocno wyczuwalna w tej kompozycji. Natomiast rabarbar z tą herbatą naprawdę bardzo dobrze się dogaduje i to dobrze gra. Przejdę sobie do zapachu, do blotera, który już wcześniej miał nałożone te perfumy. I tutaj ewidentnie już bardziej dochodzi nam do głosu piżmo z tą czarną herbatą. Ten rabarbar troszeczkę się wysmuża, bardziej się wypłaszcza. Natomiast ciągle jest w tej kompozycji jakby tym motywem wiodącym. To dobrze, bo sam zapach mówi właśnie o tym, że jest to zapach rabarbaru. Kochani, jeżeli chodzi o parametry całej kompozycji, świetnie się trzyma, bardzo dobrze projektuje, ja byłem zaskoczony. Natomiast tutaj z tym świetnie się trzyma, to też nie przesadzajmy, to nie jest tak, że ona będzie się trzymała cały dzień. Natomiast myślę, że tak spokojnie na dobrze nawilżonej skórze do 6-7 godzin ten zapach się naprawdę utrzymuje, później staje się troszeczkę bardziej bliskoskórny. Natomiast jak widzicie, zużycie u mnie jest stosunkowo nieduże w tym zapachu, z tego względu, że ja mam z nim lekki problem. On u mnie staje się bardzo kwiatowy, nie? Z czego to wynika, bo jak tak przeanalizowałem całą kompozycję, to tutaj z tych kwiatów to tak nie za wiele jest, bo jest tak naprawdę liście fiołka, chociaż to same kwiaty też nie są. Bardziej mamy takich składników, które nadają ton całej kompozycji, typu właśnie jest cytryna, rabarbar, szafran, czarna herbata i piżmo. Ja zerkam sobie tutaj na flakon, bo oni tak zrobili, że z tyłu są podane nuty. Oczywiście nie wszystkie, tylko jakieś wybrane. Więc on na mojej skórze robi się nieco
nieco kwiatowy i ta kwiatowość lekko mnie męczy, więc ja z tym zapachem nie jestem też w stanie zbyt dużo czasu spędzić. Natomiast od czasu do czasu faktycznie mam ochotę nałożyć sobie rabarbar na skórę, z tego względu, że zapach Hermes lubię i na pewno kiedyś go kupię w takim oryginalnej formie, a nie inspirację. I to jest naprawdę świetne pachnidło i bardzo Wam gorąco polecam. To jest też super zapach na takie gorące dni, kiedy chcemy się troszeczkę orzeźwić, kiedy chcemy dotknąć czegoś, co ma trochę kwasowości, trochę goryczkowości, bardzo dużo soczystości. Wówczas rabarbaro będzie naprawdę dobrym wyborem. Wydaje mi się mimo wszystko, że jest to zapach bardziej kobiecy niż męski. Natomiast, drodzy panowie, jeżeli lubicie coś innego na swojej skórze, coś, co być może będzie trochę kijem w mrowisko, spróbujcie, przekonacie się, zobaczycie, czy pasuje Wam ten zapach, czy się w nim odnajdujecie. Ja na pewno będę do niego wracał raz na jakiś czas, jako takie przypomnienie sobie, sięgnięcie po zapach młodego rabarbaru, bo w gruncie rzeczy tak właśnie ten zapach pachnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że ktoś z Was zna ten zapach. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu na dole. Jeżeli znacie Hermes, też się tym podzielcie, bo jestem ciekawy Waszych opinii. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.